Nie oszukujmy się, jechaliśmy tutaj jak na ścięcie tak naprawdę, wiedząc jakim potencjałem dysponuje Bałtyk Gdynia. Aczkolwiek ciężko pracowaliśmy i dalej ciężko pracujemy nad stylem naszym, nad tym, jak powinniśmy się zachowywać w odpowiednich momentach. Dzisiaj zdarzyło się nam kilka błędów, ale jest ich coraz mniej i ta młodzież, która tutaj wychodzi, pokazuje, że szybko się uczy i wchłania. Wiadomo, od razu Rzymu nie zbudowano, od razu także nie zbudowano, nie da się zbudować drużyny. Powoli kształtuje się charakter tego zespołu. W końcu uwierzyli w to, że mogą wygrać. Po pierwszej połowie przez 35 minut byliśmy zespołem dużo lepszym. Końcówka nam pierwszej połowy była taka, że troszeczkę nas rywal zdominował. Ale powiedzieliśmy sobie, co trzeba poprawić jeszcze w drugiej połowie. No i wychodzimy już z nastawieniem po tym, po to, żeby tu zdobyć punkty. Nie punkt, tylko punkty. I już pierwsza akcja po przerwie przynosi nam bramkę. Gramy konsekwentnie. Rywal tak naprawdę nie miał żadnej takiej 100% sytuacji, bo nawet przy tej sytuacji tam przy strzale, gdzie Adi odbił do boku i zawodnik nabiegał, Adi obronił, ale i tak był spalony, więc rywal nie miał aż takiej 100% sytuacji. To pokazuje, że tak mamy potencjał, w końcu strzelamy bramki, tworzymy sytuację. Wiadomo, pojechaliśmy kadrowo jeszcze bardziej odmłodzeni, ponieważ Solima dalej teraz już jest chory. Nie było z nami od początku też Szygendy, bo jakiś mały tam uraz, nie chcieliśmy ryzykować, ale pod wpływem tam czynników meczu i tej całej adrenaliny wszedł, pomógł zespołowi. Zabijał kozioł i wprowadzał swoich zawodników i w końcu graliśmy mecz po ciężkiej pracy, po mecie przygotowawczym, po ciężkich treningach, wiadomo jak to jest, kiedy jest niemoc strzelecka, kiedy nie potrafimy wygrać meczu, dostajemy bramki do przerwy, a tu nagle pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy determinację, zespół zagrał na zero z tyłu i widać, że ta cała praca idzie w dobrym kierunku. I tylko się cieszyć z tej młodzieży.